pewnością każdemu z was zdarzyło się wypaść za mapę w Minecrafcie. I jak dobrze wiecie, tam znajduje się nicoś, czyli void. A w dzisiejszym odcinku wszystko, czego dotkniemy, zamienia się właśnie w próżnię. Ja nie chcę was straszyć, ale wy też zamieniacie wszystko w void. Widzicie ten przycisk lajka? Kiedy go naciśniecie, to on zamieni się w void i mnie wciągnie. Klikajcie! Wow! Czyli tak to działa. Wygląda to znajomo. Dobra, wariaciki, co tu się stało, że my stoimy na jakiś podeście? Podestach, jesteśmy gwiazdami. Ja stoję na pierwszym miejscu, a wy na jakim? Chyba ja na pierwszym. Nie. W sumie czekaj, JJ-ka jest po środku. Szaku! Co ty zrobił? Co on zrobił? Szaku wypadł poza świat. Co? Ej, co ja mam pod sobą? Czekaj, podskoczę. Nie, u mnie w porządku, stary, masz popsute podium. O, o! Się zmieniło. Padłam. Co? Nie, u mnie nie, jesteś cały czas. Lepiej się nie poruszajcie. Co? Co to jest? To jest otchłań. Można to zniszczyć? To się świeci. Oj, chyba. Czekaj, ja muszę to dotknąć łapką. Czy coś się wydarzy, jak to zniszczę? Można to... Udało się zniszczyć! A mi się nie udało, mi się postawiło jeszcze więcej. No bo wszystko, co dotkniesz, rozumiem. Poczekaj, gdzie ty jesteś? Tutaj, tak? Zamienia się w void. Odejdź ode mnie. Zrób krok. Ja bym nie robił. JJ, zrób krok! Ja już tam byłem, nie polecam. Nie polecasz? Czekajcie, ja się muszę przebiec. Zobaczcie, co się dzieje, ale Wiksa! Ja dziękuję! Ale czekaj, bo ja w sumie się nie zastanowiłem. Przecież stary, jak ja tak będę biegał, jak poparzony, no to odetniemy sobie drogę i wpadniemy tam, tak? Dobra, słuchajcie, pomysł na dzisiejszy odcinek jest taki. Trzeba odnaleźć diament. Macie pomysł, w jaki sposób? Kopiąc, aha! Wszystko, co łapką dotykam, zamienia się w void. O kurczę, blaszka, dobra. Czekaj, jak to stąd wyjdziemy? I tu może szaku, do wioski, co? Tak, do wioski trzeba pójść na pewno. Po drugie, szaku, trzeba zerwać jakąś roślinkę. Masz pomysł, jak roślinkę zerwać? Aha, zniknąłeś. Ja się boję ruszać, naprawdę. Dobra, czekajcie. Nie! Jednak wypadłem. Okay. Poza świat, tak. Mam ziarenko. Masz ziarenko? Patrz. Hop! Dobra, udało mi się. Udało mi się uciec. Masz ziarenko? To stary, dawaj do tego drzewa, idź sam. Narąb tam drzewa. A, w ten sposób robiłeś, że uderzałeś w trawę, tak? I czekałeś, aż ziarenko wypadnie? Nie, chodziłem po nie. Wszystko nazbieracie. Chodziłeś? A to samo chyba, czy nie? Chyba to samo, nie wiem. Ale już mam drewno dla nas, uwaga. Tak, dobrze, szaku, bo my nie mamy żadnego nasionka. A to jest przypał totalny. JJ-ka utknęłaś tam? Stoję i się nie ruszam, bo się boisz, zginę. Dobra, to poczekaj chwilkę. Już idziemy, co mówisz, szaku? Czekam. Co się stanie, jak ja zginę właśnie? Item chyba stracę. No wszystko stracisz, więc stary, musimy być tutaj mega ostrożni. Może od razu jakąś skrzynkę postaw, żebyśmy, wiesz. Dobra, trzymaj patyk. Dobra, tylko stary, wiesz co? Nie uderz ręką w to. Znaczy, jak uderzymy kijem? Oj, nie dobra, uderzę. Kijem działa. Już myślałem, że jak uderzę kijem, no to zamieni się w to void, czyli w próżnię. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. I co teraz? Aha, 1 kilo mamy. JJ-ka, dawaj do nas powoli. Boję się. Musisz to przeskoczyć. Tak, postaraj się przeskoczyć. Chyba, że masz. Dobra, udało się. Pięknie. W takim razie ja lecę do przodu. Wiecie? Farel, to musisz wykopać kobla. Tak, właśnie, idę szukać kamienia jakiegoś. Ale wiesz co, na początku sobie jeszcze trochę drzewa na rąbie, bo to nam się przyda. Całe drewno. Co? Spadłeś? Poza świat? No. Szaku, jesteś po prostu mistrzem. Jesteś mistrzem w nieuważaniu. JJ mnie wepchała. Nie chcę, ja nie, nawet nie stanęłam na twoim miejscu. Aha, ja zapomniałem, że jak się kilofem rąbie... Nie! Jezu, kilofem jak rąbie... Nie, tutaj spada drewno. Dobra, nic. Myślałem, że kilofem rąbie, to się nie zmienia. Ja się boję. Mamy mordeczki crafting. Czekajcie, postawmy go w jakimś bezpiecznym miejscu. Może tu, o. Jest git. Szaku, co potrzebujesz? Wszystko. No dobra, to już wam robię, ziomki. Cyk, kijeczki są. JJ, chodź do nas. Idę. Podoba mi się to, co z nami powstaje. Szaku, tu masz kilof. Poleciał, nie wiem, czy zebrałeś go. Jest siekiera, słuchaj. Ja jeszcze narąbię tego drewna, co? Bo się nam przyda. Dobra. O, koń. Czemu do tego nie wpada, halo? Czemu, ej? Gdzie on jest? Oszukane. Poszedł pan stąd? No nie wpada, ej! Koń chodzi po próżni, no mistrzostwo świata po prostu. Dobra, ja cały czas... Tak? Nie, szaku, co ty żeś narobił? Ale żeś teraz to popsuł. Nie wiem, co zrobić. Podskocz! Czekaj, rzucę rzecz. Tak, wywal je, JJ-ka może się podnieść. A nie, dobra, udało mu się. Dobry jesteś, szaku, w te klocki. W Minecraftowe klocki jesteś najlepszy. Taktycznie. Kopalnia jest?
Jest kopalnia. Dobra, stary, słuchaj. Mam 44 deski. Jak kopię kobla, nie, no nie, nie, nie dam rady. Dobra, zróbmy tak, jedna skrzynia. Ile, dwie skrzynki nam zrobić? Ja sobie dwie. Wrócę, no. Dobra, jedna tam. Druga tu, okej. Okay. Odkładam wszystko do tego na razie. I idę. Idę bezpiecznie, się czuję na chwilę obecną. Tutaj nie ma... A! Dobrze, że wszystko odłożyłem. Dobra. Tu! Ty, Szaku, widzisz tą dziurę u góry tutaj, na tej górze? Tam jest jakaś kopalnia? Widzisz to? Co ty widzisz? Ja to nic nie widzę. No u góry, na tej górze jest taka dziura. Dobra, jest. Dobra, mam challenge. Kto pierwszy na górę? Ten dobra, gość. Ten wygrywa odcinek. Ale no nie... Nic. Odciąłem mu drogę, tak? O kurde, to nie będzie takie łatwe. Czekaj, którędy będzie najprościej? Czy Jake'a już pocisnęła? To myślę, że tak sobie od tak wskoczysz, tak? Bez żadnych narzędzi. Mi się wydaje, że to będzie mega ciężkie. Nie no, głupi villager! Bo ja nie mogę... Villager wymusił mi pierwszeństwo. Teraz muszę jakoś w koło pobiec. Ja jestem najwyżej, także wygrałem, tak? No, na razie jesteś najwyżej, Szaku. Ale pamiętaj, to jest dopiero co, na razie. Dobra. Ja mam 200 IQ! A wy się zastanawiajcie, jest tutaj woda. Jak ja, chłopie, kurde, jeszcze deszcz zaczął padać. Szaku, odejdź mi stąd! To mój trik! Wypad! Nie no! Oby cię piorun ten strzelił, ognisty, siarczysty, kulisty, który tutaj strzela. Szaku, nie! Nie! Ty chamie! Nadepnąłeś mi na głowę pod wodą! A tu śnieg pada! I wszystko zamarznie teraz. Ej, nie, no to jeszcze lepszy trip. Patrz. To jest jakaś porażka! Zakryłem, nie, spadłem! O nie! Spadłam w wodzie! Ja jeszcze raz próbuję, mimo że warunki atmosferyczne na mnie nie sprzyjają! Ała, zombiak jakiś! Tak! Wbijam do góry! No nie, no ja padam jak... Nie, czekaj! Nie wierzę, Wojt odciął wodę. Najgorzej. A to ja nim odciąłem, wiem. Nie, no Szaku, ja nie nadajesz się na żadne challenge, serio. Czym się rozwala szybko Wojda? Czy rozwala się szybko kill-offem Wojda? Tak, Wojda się niszczy super szybko kill-offem, stary. Musimy znaleźć kobla, idę naszukać kobla teraz. Ej, patrz. Co jest? Popatrz, co masz w ręce. Wojd? Coś pięknego, stary, to jest coś pięknego. Pod nogami go jak postawić? On się mieni? Ja cię zaraz postawię pod nogami. Zaraz się do ciebie tam przejdę. Dobra, nie. I co, Szaku, teraz? O, jak co? O, kobl. O, patrz, kopię na to. Łyso. Stary, mam pomysł, jak szybko dostać się do kopalni. Trzeba kopać pod sobą. Co myślicie? Się nie będzie zmieniało? Nie, jest elegancko, no dobra, stary. No to czekaj, jest to elegancko. To. Robimy to, oczywiście, że tak. No to kto pierwszy znajdzie diamencik? Nie, chodźcie tutaj. Chodźcie do mnie tutaj. Ja już wam tworzę itemki, wiecie? Bo wy nie macie żadnych itemków. Ja mam drewna, ja mam stary desek więcej niż rozumu. O, także zapraszam, tak ja, zapraszam. Okej. Nie jesteś. Dobra, tworzę wam kill-offy. Ja już mam dla ciebie, także... Tak, JJ co stworzę kill-off. Ej, i a można zrobić kill-off z Wojda? Nie wiem, spróbuj, ale mi się wydaje, że raczej nie, wariacie. Pamiętaj, że musisz niszczyć Wojd pod sobą, żeby przejść dalej. Dobre. Dobra, idę. Idziemy niżej. Stary, ja coś tam widzę. Lawa! Tylko powoli, ja powoli. Nosił, okay? Dobra, boję, powoli, powoli. Tak? Jest żelazo. Żelazo nam się przyda do wykopania diamentu, tak? Dobra. Mamy JJ piecyk, nie uderz gorączką tylko, please. Dobra. Nie! Najgorzej, wywaliłem. Okej, okay, teraz naciśnijmy na to. Cyk. Cyk, dobra, są deseczki, przepala się już nam iron, jest git. Zaraz się zrobi tutaj ciemno, totalnie ciemno. Dobra, kolejny iron jak coś. O nie, nie wierzę. Szaku, przynieś jakiś węgiel, jak będziesz tutaj szedł. Co tam, gościu? Szaku, tam u góry zostawiłem tego. Piecyk z ironem, wiesz? To ja nic nie mam, JJ-ka ma kill-offy i tak dalej. Ja mam tylko pochodnie. Wezmę crafting. Chcesz kill-off, Szaku? To już ci tworzę. Kurczę, no stary, ja tam zostawiłem specjalnie. Dobra, ja wzięłam go. Dobra, JJ ma wszystko, idzie do ciebie. Tak? Tylko nie zeskakuj mi na głowę. Ej, to ja skoczę tam obok, okej? Okay? Skacz, zapraszam. Hop! Dobra, jest git. To co, kopiemy się pod siebie? Masz JJ...
Ten iron z plecyka? Co? Nie wzięłaś żelaza z piecyka? No piecyk ci dałam tylko. A to musisz mieć żelazo jeszcze przepalone. Czy zrobiłaś sobie kill off już żelazny? Ty masz żelazny, tak? W ręku. Tak, żelazny mam. A no to okej, no to mów, że sobie zrobiłaś. Ja myślałem, że... Ja nie zrobiłam nic. Nie mam żelaznego kill offa. Jaki masz? Kamienny. To gdzie są iron tamten, co się przepalił? Nie ma. No zobacz w ekwipunku! No nie mam, mam tylko granit, bruki, czarną glazurę. No to jak go rozwaliłaś, no to po... Gdzie masz ten piecyk? Jezu! No piecyk ci tu rzuciłam! Ja go nie mam! Ale... No przed chwilą go rzuciłam. A, Wojda, czy coś? Nie mam pojęcia. Słuchajcie, mieliśmy iron. Mieliśmy iron, no i nie ma ironu. Czy mamy czym napalić w tym piecu? Mamy, dobra. Jest iron, jest git. Są deski, pięknie. Żyjemy! Dobra, ja przepalić ten iron? Na górę. Poczekaj, sprawdzam, czy mogę przepalić go do końca. Kurczę, ogień! Dawaj! Tak, dawaj! Jest! Trzecia sztabka. Co jest? Wypadłem. Nie, Farel, gracz farelski nie chciał żyć w tym samym świecie, co żyć. Ale... Czemu ty mnie wywaliłaś? Ja ciebie? No ty, bo tak pisze. Tak, ty mnie wywaliłaś poza świat! Jakim cudem? No uderzyłaś mnie! Nie! Nie! Nie rozwalaj tego ręką! Nie, ja się poddaję z wami, po prostu z wami się poddaję w tym momencie. No niestety, moi kochani, przez serię niefortunnych zdarzeń albo po prostu przez JJK nie udało nam się odkopać diamentu. Szkoda. Następnym razem mam nadzieję, że nam się uda. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z Wojdem, gdzie na przykład może tym razem spada na nas z góry, zostawiajcie łapeczki w górę. 20 tysięcy łapek i wlatuje od razu kolejny odcinek. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Ja już wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!